10 najobrzydliwszych potraw na świecie. Zupa z grzyba rosnącego w gąsienicy. W Chinach spotkać można ciekawy gatunek grzyba, który wrasta w żywe gąsienice, aż w końcu uśmierca je i mumifikuje. O ile zwykle grzyb przyjmowany jest w suszonej formie, to zdarza się również, że robi się z niego zupę i podaje razem z gąsienicą. Zwierzątko jest już wtedy martwe, bo grzyb je uśmierca. Jest to podobno jedno z najlepszych dań i ma niepowtarzalny smak. Nie do odtworzenia przez żadną przyprawę. Oko tuńczyka. W Japonii można je spotkać praktycznie w każdym sklepie. Kosztuje około 130 jenów, czyli 4 zł. Oko tuńczyka jest bardzo duże i wyglądem zdecydowanie nie zachęca klienta do kupna. Jak należy je przygotować? Japończycy wrzucają je na kilka minut do wrzącej wody i jedzą bez żadnych dodatków. Tarantule. Smażone pająki można zjeść w wielu azjatyckich krajach. Ich popularność zapoczątkował okres głodu, który zmusił mieszkańców Kambodży do szukania alternatywy dla zwykłego jedzenia. Pomimo tego, że początkowo stanowiły posiłek wyłącznie z braku innego wyboru, to aktualnie są uznawane za prawdziwy rarytas. Podobnie zresztą było z żabimi utkami i francuskimi żołnierzami. Balut. Tradycyjna potrawa wielu kuchni południowo-wschodnioazjatyckich, zwłaszcza kuchni wietnamskiej, laotańskiej, kambodżańskiej, filipińskiej oraz, w mniejszym stopniu, chińskiej. Balut stanowi danie przejściowe, nabiałowo-mięsne i ma postać gotowanego jajka kaczego, wewnątrz którego znajduje się w pełni uformowany zarodek ptaka, którego spożywa się w całości wraz z kośćmi, dziobem itd. Okres inkubacji jaj zależy od upodobań konsumenta i jest różny w poszczególnych krajach. Najdłużej inkubują jaja Wietnamczycy, którzy preferują 21-dniowe zarodki kacze. Na Filipinach, skąd pochodzi przyjęta w Europie nazwa tego dania, balut stanowi potrawę narodową. Danie to w lokalnych kuchniach uchodzi za przysmak. Przypisuje się mu też właściwości afrodyzjaku. Wino z węża. Jest to napój popularny w Chinach i Wietnamie. Jak sama nazwa wskazuje, przyrządza się je z węży, na dodatek tych najbardziej jadowitych. Producent wrzuca gada do wina ryżowego i czeka, aż czas zrobi swoje. Co ciekawe, wyjątkowy smak i niespotykane właściwości tego trunku uzyskuje się właśnie z resztek jadu, wytrącających się w butelce. Rzecz wydaje się więc dość ryzykowna do picia. Oczywiście jad dezaktywowany jest pod wpływem etanolu. Niemniej jeśli za produkcję weźmie się ktoś niewykwalifikowany, istnieje ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Azjaci wierzą, że ten napitek czyni ich silniejszymi, a nawet potrafi uzdrawiać chorych. Zupa z ptasich gniazd. Od ponad 400 lat uważana jest za rarytas wśród dań. Bird Nest Soup, czyli zupa z ptasich gniazd, to jedna z najdroższych potraw na świecie. Za miskę tego przysmaku trzeba słono zapłacić. Jej główny składnik, czyli ptasie gniazdo, jest towarem, który bardzo ciężko zdobyć. Trzeba nie lada odwagi, aby zdjąć je ze stromych ścian indonezyjskich jaskiń.
No i dochodzi jeszcze fakt, że nie z każdego gniazda można ją zrobić. Do tego nadają się tylko gniazda zbudowane przez samice salangan zielonawych. Przy czym do dyspozycji mamy dwa rodzaje gniazd jadalnych. Białe ze śliny jaskółek i ciemne, które oprócz samej śliny mogą zawierać także wodoresty, muchy i patyki. I zwolennicy wierzą, że zupa jest bardzo zdrowa, ma właściwości lecznicze, poprawia stan skóry i wzmacnia system odpornościowy. Danie cenione jest przez Chińczyków również ze względu na inne wartości. Podobno działa jako afrodyzjak. Niektórzy nawet sądzą, że może wskrzeszać umarłych. Wino z mysich noworodków. Alkohol wykonany jest na bazie wina ryżowego. Podczas produkcji dodaje się do niego żywe myszy, których głównym kryterium wyboru jest wiek. Trzydniowe gryzonie topi się w ryżowym bimbrze, gdzie następnie fermentują przez rok. Wino z mysich noworodków uznawane jest za uniwersalny środek leczniczy, który pomaga na wszelkie dolegliwości. Alkohol jest dostępny w sprzedaży w Korei oraz Chinach. Casu Marzu. Gatunek wytwarzanego na Sardynii sera owczego o smaku podobnym do gorgonzoli, znanego głównie z żyjących w serze larw much. Otóż robaki, które są celowo wprowadzane do sera w celu wywołania fermentacji nadającej serowi oczekiwanego smaku, budzą obrzydzenie u wielu ludzi. Ser jest spożywany z larwami, jeśli zaś są one martwe, może to świadczyć o nieświeżości sera i potencjalnym ryzyku zatruć. Żywe larwy skaczą na wysokości nawet 15 cm, z tego powodu osoby jedzące ser muszą zachować szczególną ostrożność. Na potrzeby osób niechcących jeść larw przeprowadza się proces ich usuwania. Ser wkłada się do zamykanego szczelnie woreczka, a pozbawione dopływu tlenu larwy wychodzą z sera. Casu Marzu jest zarejestrowanym produktem regionalnym w Unii Europejskiej. Ryba fugu. Trująca ryba to narodowy przysmak Japończyków. Będąc w Japonii, warto skosztować tego unikalnego i niebezpiecznego zarazem dania. Należy jednak pamiętać, by rybę fugu jeść w miejscu certyfikowanym. Spożycie źle oporządzonej ryby może skutkować bowiem ciężkim zatruciem, a nawet śmiercią. Trucizna, jaką zawiera w sobie fugu, jest groźniejsza niż nawet cyjanek. W związku z tym Japonia obwarowała restauracje restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi podawania zabójczej ryby. Od niedawna przepisy te zaczynają ulegać zmianom, co z pewnością ułatwi pracę kucharzom, zwiększając jednak tym samym ryzyko zatrucia wśród klientów restauracji. Szacuje się, że przez jedzenie ryby fugu co roku umiera w Japonii od kilku do kilkunastu ludzi. Do spożycia nadaje się jedynie idealnie oczyszczone mięso. Trujące w rybie jest bowiem większość wnętrzności i jej krew. Co ciekawe, fugu to jedyna potrawa, której nie podaje się japońskiemu cesarzowi. Zupa z nietoperza. Można ją zjeść m.in. w Tajlandii, na wyspie Guam oraz w niektórych rejonach Chin. Zanim jednak zdecyduje się na zjedzenie zupy z gotowanym nietoperzem, to trzeba pamiętać, że latające ssaki roznoszą wiele niebezpiecznych chorób. No ale to Azjaci, oni zjedzą wszystko. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zaglądajcie na moje pozostałe kanały, A to ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!